A mi został tylko 50 poziom, jutro go wygram. Ha, 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 kupa. Ta gra to kupa, gówno kupa. Ta gra jest jebnięta. Nie, graj w to. Nie rób tego, gamoniu. Kat to znaczy kot. Stop! Jesteś debilem, nie rób tego. Przed tym specjalnym atakiem Ricarda nawet nie ma co się tarczą zasłaniać. Debilem jesteś. Jesteś głupi, sorry, nawet gorzej, jesteś debilem. Dążysz do tego, żeby popełnić samobójstwo. Ty naprawdę jesteś głupi, sorry, że to mówię, ale... Yo. Jest, prawda. Straszne, fajne odcinki. Brawo, życzę ci 4. Tnij w ręce, to nienormalne grać w tą grę. Nie zrób rys. Ale jesteś dziwny, że grasz niebieskiego wieloryby. Ta gra zabija. Ostatnie zadanie to się zabić. Wiem z innych oszczędzających filmików. Kurde, to parodia. Możesz nie bluznicy? Nie rób tego, bo zginiesz, nie żartuję. Lepiej byś nagrał kolejny odcinek Q-Showa, a nie jakieś shorty nam tu wrzuca. No nagrałbym kolejnego Q-Showa, ale kuźwa, tu jest taki upał, ja mam nagrywać. Przecież po to uciekłem do Anglii, żeby nie było upał. Mówisz na to Anglia, a może to jest upał? Tyle osób obejrzało ostatni odcinek. Tyle go zlajkowało. Żartuję, to są statystyki pierwszego wieloryba. Jeśli interesuje was Q-Show, to... Różnica polega na tym, że wieloryb to jest totalne gówno, a przy Q-Show bawię się zajebiście. I tak właśnie można opisać większość kontentu na YouTubie. Jeśli robimy coś od serca i z fanem, i z zajebistością i w ogóle, no to... Mało kogo to interesuje. A jak robimy byle gówno, byle by się oglądało, to wtedy fame się zgadza. Co tam u was pozytywnie, bo u mnie ciekawa historia jedna się zdarzyła. Oczywiście pomijając mój wygląd, nie patrzcie na mnie, nieważne co mi się stało. Chciałem wam powiedzieć, że ostatnio sobie z Chibi siedzimy, jest niedziela, godzina troszkę po 20. I co się przydarzyło? Ja sobie chyba gram, albo coś to oglądam, nie jestem pewien, coś tam chyba z chłopakami graliśmy. Nagle ktoś dzwoni do Chibi. Chibi się spodziewała jeszcze wtedy wieczorem, że ktoś przyjedzie tam z jakiegoś sklepu, bo coś tam zamawialiśmy. Więc ona na pewniaka odbiera telefon. Co się okazuje? Co tam słychać? Słychać jakąś dziewczynę, która mówi help me. Chibi w szoku. Tamta powtarza help me. Chibi pyta who are you? Tamta powtarza help me. Ja usłyszawszy właśnie już od mniej więcej who are you i znowu help me od jakiejś dziewczyny, odwracam się do niej, patrzę na Chibi, a Chibi tak trzyma telefon i szok po prostu. Ja już wiedziałem, że tam kisiel gęsto, ale patrzę, nie odzywam się, słucham co dalej, bo rozmowa może być ciekawa. No i Chibi coś tam jeszcze chciała wydukać, ale po trzecim albo czwartym help me głos po prostu zapiszczał takie, wiecie, takie mega takie aaa czy coś, nie będę udało, bo nie umiem tak piszczeć, ale było to tragiczne piszczenie, jakby ktoś właśnie rzucał tomahawkiem prosto ci w ryj i się rozłączył. Znaczy Chibi była w takim szoku, że nie wie, czy to ona się rozłączyła, czy to osoba, która dzwoniła, się rozłączyła. No i potem już byłem udupiony, musiałem przez cały wieczór z Chibi wychodzić z pokoju wszędzie, bo ona się bała wychodzić sama. Podejrzewam, że to jakiś random, tylko zastanawiam się, czy to jakiś taki totalny random se dzwonił i robił jaja, czy ktoś znajomy. Jak ktoś znajomy, to życzę, żebyś umarł kurwa na raka zaraz. A jak jakiś inny random, to też i ten. A jak nie, jak to było poważnie, to kurwa. Numer był zastrzeżony, więc... Podejrzewam, że to raczej było bardziej dla jaj. No i taka historia się tutaj przydarzyła i w sumie to tyle. A wypiszcie oczywiście w komentarzach, co u was ciekawego się zdarzyło. Czy to strasznego też, czy pozytywnego. A my zaczynamy. Nie szkoda ci klawiatury? Powtórka! No kurwa, nie da się! Nie da się, kurwa, grać na tym. Nie da się. Tamta klawiatura akurat nie działała. Zepsuła mi się jeszcze w poprzednim mieszkaniu jakieś, nie wiem, półtora roku temu albo i dawniej. Jak Beata chciała ją wyrzucić, to ja stwierdziłem, nie, czekaj. To się jeszcze może kiedyś przydać. Będziesz mi domu demalował!
Cały czas czekam na jedynkę, ale Bloodborne też się fajnie ogląda. Ale serio, nie wiem co teraz robić w tej jedynce, a ty taki ekspert. Tak, by the way, znasz się na dziewczynach? Wyglądasz na takiego, co ma je w małym paluszku, więc doradź tym słabszym w tym fachu, okej? Czy ja się znam na dziewczynach? Byłem w Rio, byłem w Bajo, miałem bilet na Hawajo. Byłem na wsi, byłem w mieście, byłem nawet w Budapeszcie. Wszystko chuj, o ja wam mówię, wszystko chuj. O. Może czasem trochę mniejszy, ale potem jeszcze większy. O. Byłem w wojsku i w szpitalu, w pierdlu i na kupie szmalu. Byłem w górach i na plaży i żonaty cztery razy. Wszystko chuj, o ja wam mówię, wszystko chuj. O. Może czasem trochę mniejszy, ale potem jeszcze większy. Też taki jest Twixa, że najpierw wpieprzasz karmel i czekoladę, a na końcu ciastko? W sumie już od dawna Twixa nie jadłem. Kiedyś jadałem Twixy, w sumie jak byłem mniejszy, bo nie wiem, bo lubiłem, ale jak już teraz jakiegoś batona mam mieć, to albo Bounty, albo Snickersa. Ale ogółem jakoś za bardzo nie przepadam za słodyczami. Jakoś już wolę sobie wypić puszkę coli i mam dobrą dawkę cukru. Pamiętasz jak się na przedszkolu w Resident Evil bawiliśmy? Opowiedz, cośmy tam odpierdalali. Otóż to, Boże, pozytywnie, jakie to były zabawy. Tam był właśnie Michael, był pan M. Jachro, jak tutaj zadał pytanie właśnie. Był jeszcze jeden ziomek. Był jeszcze drugi ziomek, był jeszcze... Tak około się zawsze bawiliśmy w 4 albo 5 osób i bawiliśmy się przeważnie właśnie albo w Rezydenty, albo jak tam w telewizji leciał Matrix i była moda na Matrixa, to się bawiliśmy w Matrixa. Najlepsze jest to akurat, że ja zawsze byłem tak jakby takim game masterem, czyli że ja wymyślałem wszystko, ja byłem każdym NPC-em, każdym bossem, każdym mobem i tak dalej, każdą zagadką. Nie zrozumcie mnie źle. To, że byłem zagadką, nie znaczyło, że muszą coś wkładać we mnie i układać. I fajne było właśnie to, że mieliśmy Game Mastera, który jakby nie robiliśmy wszystkiego tak idealnie, jak zawsze było w filmach czy w grach. Bo zawsze jak widzieliśmy dzieciaki, oni zawsze odtwarzali jakby to, co już znali, nie? A my wszystko nowiutkie. Zawsze były te same postacie, tylko że tak jakby robiliśmy naszą wersję wydarzeń. W Residenty się różne bawiliśmy w różnych miejscówkach, ale przeważnie się bawiliśmy na przedszkolu. Czyli popołudniami, jak już przedszkole było nieczynne i oficjalnie nie można było wejść na teren przedszkola, ale wszyscy zawsze tam przechodzili przez bramę i się bawili, bo woźny jakoś super nie walczył z tym, przedszkole też raczej na policję nie dzwoniło. No i fajnie było, no. Czasem wymyślałem jakieś zatrudne zagadki, tak jak wiedziałem, że sobie chłopaki nie radzą. W Matrixie tak na przykład. Było 10 postaci do wyboru, a my się bawimy tam w 4 osoby, w tym ja jestem Game Masterem, czyli mamy 3 jakby graczy, tak? Czyli mogą sobie wybierać między tymi 10 postaciami. Jak ktoś zginie na amen, bierze następną. I raz była taka misja, że trzeba było przejść przez drabinki, wiecie, jak takie drabinki są do przodu i po prostu się szło tak. I jedna osoba sobie z tym nie radziła, tam dwie przeszły, a jedna osoba próbuje, ale ręce go bolą, spada. I tak w kółko, co chwilę. Potem się okazało, że większość postaci z Matrixa uśmierciło przez to, bo jak się spadało, to się ginęło definitywnie. I potem wszyscy wkurwieni, że nie mamy już prawie nikogo zapasowego i w ogóle, to było fajne. Dlatego to też potem było, też tak działało napędowo na teamplay, bo ludzie sobie starali się pomóc. Prawda? Czasem się kłócili, ale sposób prowadzenia zabawy przeze mnie zmuszał też do teamplayu, to było bardzo fajne. W Residenty też się zawsze fajnie bawiło, dużo osób lubiło taki, kurczę, mieli taki kompleks, że uciekajcie, ja się poświęcę, albo coś w tym stylu, także ten. W każdym razie, dobra, mógłbym o tym naprawdę napierdziałać 15 odcinków, ale dzieciństwo mieliśmy zajebiste. Zabawy mieliśmy, zajebiste. Jak sobie radzisz z brakiem weny? W sumie to sobie nie radzę i po prostu nie nagrywam. Z weną jest tak chamsko, że najczęściej mam wenę albo jakieś mega zajebiste pomysły, żeby coś zrobić tuż przed pracą albo jak jestem w pracy. Ale potem jest tak, że jak już wracam z pracy, to jestem albo zbyt zmęczony, albo jednak stwierdzam, że no ten pomysł to był taki średni, to nie będę tego robił. I w sumie to jest błąd, także pozytywnie jak będziecie mieć kiedyś jakieś pierwsze takie natchnienie nagłe, że wow, super pomysł, to róbcie to od razu. Bo to przeważnie jest dobry pomysł, tylko że
potem z was uchodzi już ten entuzjazm i te cała, wiecie, podjaranie się tym i już stwierdzacie, że nie warto. Albo że głupie, że jednak coś tam, że ludziom się nie spodoba, albo że coś tam. Właśnie nie. Coś wymyślicie, od razu to róbcie. Najwyżej będzie głupie, ale ważne, że coś zrobiliście, przynajmniej lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż nie, bo wtedy się zastanawiamy, czy to by było dobre, czy nie, a tak to już jesteśmy po tym i wiemy, czy to było dobrym pomysłem rzeczywiście. Lubisz filmy z Bondem? Nie. I czemu Geralta nie lubisz? To w sumie nie tak, że nie lubię Geralta specjalnie, tylko bardziej jest mi obojętny. Nie zrobił nic takiego dla mnie, żebym stwierdził, że o kurwa, kozacka postać. Jedyne, z czym miałem styczność, to z jedynką Wiedźmina, grą, i pograłem może tam z 2 godzinki, jakoś tak średnio mi się podobało. Dwójki nie ruszałem, dwójkę tylko patrzyłem trochę jak chibi gra, to taka, no nawet spoko, gierka ujdzie. Trójkę nawet próbowałem nagrać, ale co chwilę miałem jakieś problemy techniczne, albo mi gra crashowała pod koniec nagrania, albo nagranie się coś tam źle nagle zrobiło przez tą grę, albo coś, i stwierdziłem, że to pierdola. To był już pierwszy taki minus, że mnie zniechęciło. I w sumie w trójkę też grałem tam, nie wiem, 3 razy wychodziłem z tej początkowej lokacji. Potem grałem jeszcze 15 minut, jakoś taki mi się za bardzo nie chciało. Mam to na liście do przejścia, bo jestem świadomy tego, że to jest jeden z lepszych dzisiaj RPGów. Ale na razie jakoś jeszcze mnie do tego nie ciągnie. Da, pozytywnie nie jestem w stanie nagrywającym Kiszoła, aby daje go nagrywać, także mam nadzieję, że wam się podobało. Łapka w górę. Oczywiście najbardziej namawiam do zadawania pytań, bo z tego ten program żyje. Nie wiem, kiedy będzie kolejny Q-Show. Może będzie jutro, może będzie za 5 lat. Wiecie, jak to jest z Q-Showem. Mam nadzieję, że szybko, osobiście, bo lubię tą serię nagrywać i lubię, jak ją oglądacie, i lubię, jak wy to lubicie, jak ja nagrywam, i lubię, jak wy lubicie, jak oglądacie, i dawno nie nagrywałem Q-Show. Cześć!